Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty Twojego odszkodowania. Lift Investment. Profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania. Częstochowa ulica dekabrystów 41b. www.liftinvestment.pl Dobry, witam wszystkich sympatyków Czarnego Sportu. Dzisiaj przybliżę wam, drodzy kibice, troszeczkę historii. Historii z roku 1974, kiedy to drużyna częstochowskiego włókniarza drużyna zdobyła drugie mistrzostwo Polski. Ale zanim się to jednak stało, był rok 1973. Wówczas zostały, jak powiem, tak zmienione troszeczkę przepisy rozgrywania rozgrywek. Zawody odbywały się w tabeli. 13biegowej, a dwa ostatnie biegi były to biegi, od, które się odbywały w ramach mistrzostw Polski par klubowych. Każda z drużyn sobie oczywiście na początku sezonu typowała zawodników, którzy będą reprezentowali drużynę w tych rozgrywkach o mistrzostwo Polski par klubowych i ten wynik oczywiście z tego spotkania drużyny na przykład ligowego, mecz ligowy został rozgrywany. Nie był dołączany do y, tych zawodów, właśnie y, tak jak mówię, biegów o Mistrzostwo Polski, par y, klubowych. To była taka zmiana, że tak powiem. W roku 1973 y, dru, do drużyny włókniarza próbował. Dostać się nasz słynny showman później częstochowskich kibiców, Józef Jarmoła, albowiem złożył chciał on odejść w roku 1972 z drużyny Śląska-Świętochłowice, gdyż nie widział tam dalszej współpracy pomiędzy braćmi Waloszkami. Tam był taki lekki konflikt i na własną prośbę próbował przejść do częstochowskiej drużyny włókniarza. Ówczesny zarząd Śląska Świętochłowice nie wyraził zgody, a więc Józef Jarmuła napisał taki list do Głównej Komisji Sportu Żużlowego o wykluczenie go z drużyny Śląska Świętochłowice. Nastąpiła oczywiście taka rzecz, nasz zawodnik, powiem tak... W tych czasach nie było tak łatwo sobie przejść po prostu z drużyny do drużyny, tak jak to jest dzisiaj obecnie, że zmieniamy kontrakt. Każdy z zawodników może sobie y, zawitać do innej drużyny. Wówczas obowiązywała to kara, a więc okres karencji, który wynosił 12 miesięcy. Józef Jarmoła, tak jak mówię, Odbył tą karę i w roku 1973 nie pojawiał się na żadnych torach żużlowych, na żadnych turniejach, aby w roku 1974 wiosną wstąpić do drużyny włókniarza Częstochowa. I powiem tak, że pierwsze spotkanie tak, z kolegami ze Śląska Świątech nastąpiło dokładnie 6 kwietnia 1974 roku. Wówczas był to mecz sparringowy pomiędzy drużynami. Włókniarza Częstochowa i Śląskiem Świętochłowice. Józef Jarmuła tutaj bardzo dobrze próbował nawiązywać walki. Oczywiście nie znał tak bardzo dobrze Częstochowskiego Toru, ale w swoim debiucie zdobył 6 punktów. Zwyciężyła drużyna Częstochowskiego Włókniarza w tym pojedynku ze Śląskiem Świętochłowicą a powiem tak, że zawodnikiem właśnie takim czołowym był Józef Jarmuła z racji tego, że już zyskiwał sobie aplauz tej publiczności za bardzo widowiskową jazdę. Drodzy słuchacze, tutaj oczywiście nadmienię, że rok cały ten 1974 to tak jak mówię pasmo sukcesów Częstochowskiego Włókniarza, drużyna malutkimi szczeblami, Szła w górę tabeli, ale tutaj zaznaczę, że w roku 1974 drużyna miała bardzo dużo swoich zawodników, wychowanków. Mówię tak, że mogła po prostu stworzyć, jak gdyby, dwie reprezentacje klubowe, bo po pojawieniu się, oczywiście, Józefa Jarmuły, który dołączył do drużyny, w drużynie znaleźli się Jerzy Bożyk, Henryk Barylski, Marek Cieślak, Jacek Gierzyński, Zygmunt Gołębiowski, Czesław Goszczyński, Andrzej Jurczyński, Jerzy Kowalczyk, Marek Nabiałek, Włodzimierz Tomaszewski, Lech Zapart oraz Zenon Urbaniec. Tak szeroką kadrę mając włókniarz, tak jak mówię, mógł. Mieć po prostu równorzędne dwie drużyny. I tak jak tutaj wspomniałem, na, in na inaugurację sezonu drużyna częstowskiego włókniarza udaje się do miejscowego. Poznania na stadionie Olimpii w Golęcinie. Rozgrywa swój pierwszy ligowy pojedynek. Przeciwnikiem drużyny Włókniarza jest zielonogórski Falubas. I tam tutaj w Poznaniu Włókniarz wygrywa to spotkanie w stosunku 54 do 24. Punkty dla naszej drużyny zdobywają Marek Cieślak 12, Andrzej Juczyński, 11, Józef Jarmuła 11, Zenon Urbaniec 8 i Jerzy Bożek oraz Czesław Goszczyński i Zygmunt. Bunt Gołębioski po 7 punktów. W tymże meczu, również tak jak mówię, jest po tym zawodach 13-biegowych, ten turniej par, eliminacja do Mistrzostw Polski park klubowych i tutaj nasi zawodnicy niesamowicie się rozkręcają, albo wiem, parę włókniarza stanowi tutaj w tych zawodach Józef Jarmuła z Andrzejem Jurczyńskim. I tutaj słynny Józek, czyli nasz showman, Próbuje się jak gdyby pokazać tej publiczności, walczy bardzo ostro i walecznie. No i niestety zawodnicy zamiast wygrać 5-1 w stosunku z zawodnikami z Zielonej Góry, upadają razem na tor, gdyż jest taka bardzo między nimi rywalizacja. W następnych, oczywiście, tych spotkaniach para Józef Jarmuła, Andrzej Jurczyński zostają jak gdyby odsunięci. Andrzej Jurczyński, Józef Jarmuła dostaje do swojego, do swojej jak gdyby, do swojego zespołu, do swojego teamu przyznanego Czesława Goszczyńskiego, który po prostu nie idzie tak bardzo agresywnie jak Andrzej Jurczyński. I tutaj nadmienił, że Włókniarz oczywiście to spotkanie y, zwyciężył. W następnym meczu, który się rozgrywa 14 kwietnia do Częstochowej przyjeżdża wrocławska Sparta z liderem Piotrem Bruzdom oraz Jerzym Trzeszkowskim. Czer Mecz ten kończy się rezultatem 57 do 20 dla y, zawodników Włókniarza. Cieślak, Jarmuła i Jurczyński gromadzą po 10 punktów. W, w rewanżowym spotkaniu y, Włókniarz również pokonuje wrocławską Spartę w stosunku 43 do 35, a 4 kwietnia, 21 kwietnia, drużyna udaje się do Chorzowa, gdzie swoje mecze tutaj nadmienie rozgrywa Śląsk Świętochłowice, gdyż ma tor właśnie w przebudowie. I w tymże meczu. Włókniarz pokonuje drużynę Śląska Świętochłowice 40 do 38 dla Włókniarza punkty zdobywają Marek Cieślak 2 ktoś by powiedział dlaczego dwa punkty Marek Cieślak, Jerzy Bożyk 9 Andrzej Jurczyński 10, Henryk Barelski 4 i Jacek Bierzyński 6 dlatego powiem tak, drodzy słuchacze że w tymże meczu w jednym z biegów następ... ma miejsce kolizja pomiędzy Markiem Cieślakiem a Jackiem Gerlicem zawodnicy po wyjściu z uku szczepiają się motocyklami Następuje upadek, i sędzia z tych zawodów wyklucza Marka Ciślaka do końca zawodów. Po prostu dostaje marek, jak gdyby taką karę meczu. Nie startuje w tych zawodach, dlatego tylko dwa punkty. Oczywiście, główna, oczywiście drużyna włókniarza wnosi protest do Głównej Komisji Sportu Żużlowego, i ten wynik, który brzmiał wówczas 40 do 37 na korzyść włókniarza, zostaje an anulowany. Po obejrzeniu zdjęć z tego wypadku, i wynik i ulega weryfikacji w stosunku 45 do 31. W piątej rundzie z kolei włókniarz częstochowa spotyka się z gorzowską stalą, i mimo, i mimo olbrzymich tłumów częstochowskich kibiców, którzy goszczą na stadionie częstochowskiego włókniarza. Włókniarz nie jest w stanie, powiem tak, nawiązać równorzędnej walki z drużyną gorzowskiej stali. Powiem tak, że to są mistrzowie Polski z roku 1973. Drużyna jest bardzo mocna, bo przecież jeździ tam Edward Jancarz, Zenon Plech, Jerzy Rębas, Woźniak, Mieczysław Woźniak to jest i Ryszard Fabiszewski. To jest bardzo silna drużyna. Włókniarz mimo ambitnej walki, Przegrywa to spotkanie w stosunku 34 do 44. Punkty dla drużyny Częstochowskiego Włókniarza zdobywają Marek Cieślak, 8, Zenon Urbaniec, 8, Andrzej Jurczyński, 6, Zygmunt Gołępiowski 5 i Andrzej Jurczyński, 4. Po tym spotkaniu tak jak mówię, włókniarz ma wyjazd do bydgoskiej Polonii i tam ulega rywalom w stosunku 42 do 36. Z kolei w rundzie rewanżowej 25 maja do Częstochowy przyjeżdża Bydgoska Polonia. Polonia, która się świetnie spisywała w tym meczu. W tym spotkaniu bardzo dobrze dla czeskowskiej drużyny punktują Jerzy Bożyk i Zbigniew Gołębiowski, którzy gromadzą łącznie w sumie 17 punktów. Zwukniarz zwycięża w tym spotkaniu 47 do 31, ale tutaj powiem drodzy słuchacze, Trudno, nikt y, nie jest w stanie przewidzieć, że dla naszego zawodnika Zygmunta Gołębiowskiego będą to ostatnie zawody w jego życiu. Albowiem za 5 dni, 30 maja 1974 roku, zginie on w wypadku samochodowym na ulicach Częstochowa. Częstochowy. Sprawcą tego zdarzenia był klubowy kolega z drużyny Jerzy Bożyk, albowiem kierowany przez niego trabant wpada pod ciężarową naczepę nieoświetloną i w tym momencie jest wielka tragedia dla drużyny, dla całego zespołu, bo wiadomo, no straciliśmy bardzo dobrego zawodnika, drużyna jest rozbita, ale jakoś chłopcy próbują się zmobilizować w sobie, otrząsnąć z tej tragedii, po której jest oczywiście jest im ciężko, ale do zespołu trafiają nowi zawodnicy, którzy zastępują Zygmunta. Częściej do składu trafia Jerzy Kowalczyk, Marek Nabiałek, Lech Zapart oraz, tak jak mówię, młody zawodnik Częstochowskiej drużyny. W kolejnej rundzie Włókniarz udaje się do Gorzowa, gdzie aura pogodowa nie jest sprzyjająca. I powiem tutaj, ten mecz do Gorzowa... Powiem, stał się bardzo znamiennym dla częstochowskiej drużyny. Powiem tak, po 9 biegach wynik meczu brzmi 26 do 24 na korzyść drużyny częstochowskiego włókniarza. I teraz, nie, przepraszam, 28 do 26 na korzyść częstochowskiego włókniarza. I teraz tak, nad Gorzowem zbierają się chmury, które jak gdyby, zbiera się jak gdyby taka burza ale to wszystko jest jak gdyby zatrzymane w powietrzu. I teraz bardzo mo mocna taktyka dr Częstochowskiej drużyny, zwłaszcza trenerów, którzy w ówczesnych latach można było na prośbę wziąć pięciominutową przerwę i taka przerwa, taką przerwę dokonuje Bernard Kacperak. Drużyna pięć y minut ma po prostu czasu dla siebie i w tym momencie rozgrywa się po prostu taka dramatyczna, dość silna burza. Opady deszczu są tak intensywne, że sędzia po prostu mimo prac torowych kończy te zawody. Włókniarz zdobywa, przywozi z bardzo ciężkiego toru w Gorzowie, bo powiem tak, że niewiele drużyn wygrywało w Gorzowie właśnie z takimi jasami. Tak jak mówiłem, Edward Jancarz, Plech, prawda, za nam Plech, y, Mieczysław Woźniak, czy Jerzy Rębas, to była niesamowita paka chłopaków. I dzięki właśnie tej aurze pogodowej, włókniarz przywozi bardzo cenne. Punkty. W następnych spotkaniach Częstochowska drużyna wygrywa we Wrocławiu w stosunku 43 do 35, wygrywa również ze Śląskiem Świętochłowice swój mecz również w stosunku 43 do 35 i gromadzi bardzo ważne cztery punkty. Powiem także że jeszcze 24 sierpnia rozgrywany jest memoriał Bronisława Jedzikowskiego i Marka Czernego, i w tym memoriale zawodnicy włókniarza zdobywają całe podium. Zwycięża Andrzej Jurczyński, który gromadzi 14 punktów, przed Czesławem Goszczyńskim 13 punktów i Józefem Jarmułom 13 punktów. I teraz powiem tak, że właśnie mówi, wspomniałem tutaj o tym Gorzowskim epizodzie, a z kolei już w ostatniej kolejce 22 września do Częstochowy. Przyjeżdża drużyna zielonogórskiego falubazu. I tutaj powiem tak, byłem oczywiście na tym spotkaniu jako dziecko. Było ponad 35 tysięcy kibiców. Powiem tak, tego dnia to, y, pogoda była fatalna. Padał wcześniej deszcz przez parę dni. Y, tor był dość mocno nasiąknięty wodą, ale wiadomo, że na ten tor zostały rozsypane trociny przed zawodami, zbierane. No, wszystko było robione pod tym kątem, żeby przy tak licznej publiczności rozegrać ten pojedynek. I tutaj ma miejsce, powiem tak, magia pewna, albowiem Józef Jarmuła wychodzi do prezentacji w cylindrze, drodzy słuchacze, i każdemu z zawodników przekazuje ten cylinder, jest to jak gdyby magia jego i tutaj jeszcze takie przypomnienie, że właśnie podczas tej prezentacji następuje pożegnanie wieloletniego zawodnika częstochowskiej drużyny, pana Wiktora Jaszczemskiego który kończy powiem tak zawodniczą karierę i obejmuje później rolę instruktora w drużynie Częstochowskiego Włókniarza. Powiem tak, że na początku tego spotkania drużyna Częstochowskiego Włókniarza przegrywa 9 do 8, ale mobilizuje się, wygrywa parę biegów po 5-1 i całym meczu osiąga sukces, wygrywa z drużyną zielonogórską 53 do 24. Cała tabela sezonu, podsumowując ten sezon, wygląda następująco. Pierwsze miejsce zdobywa Włókniarz Częstochowa, który w 14 spotkaniach gromadzi 21 punktów. Druga jest Stalgorzów z 20 punktami. Trzeci Rybnik z 18. Czwarta Sparta Wrocław z 14. Piąta Polonia Bydgoszcz z 13. Szósta Unia Leszno z 11. Ósme miejsce zajmuje Faluba z Zielona Góra z 8. A siódme Śląsk Świętochłowice. I na koniec powiem, że w całym sezonie punkty dla Częstochowskiego Bukniarza zdobywają Marek Cieślak 108 punktów, Andrzej Juczyński 102, Józef Jarmuła 100, Zenon Urbaniec 89, Zygmunt Gołębiowski 40, Jerzy Bożyk 35, Czesław Goszczyński 32, Henryk Balski 30, Jerzy Kowalczyk 27, Jacek Gerlitz 25, Lech Zapart 9 oraz Marek Nabiałek 5 punktów. I tutaj właśnie podsumowuje ten rok 1974, złoty dla częstochowskiej drużyny. Drodzy słuchacze, zapraszam do kolejnego odcinka magazynu Speedway Story.